bardzo nam zależy na tym, aby w tej chwili pokazać wyraźnie, że w polskim życiu politycznym potrzebne jest ugrupowanie, które będzie centrowe i będzie bardzo skupione na sprawach, które są bliskie sercu każdego mieszkańca Polski, a więc na tych sprawach, które dotyczą warunków życia, jakości życia. W tych słowach wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak przedstawił przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL zaprezentowało w Płocku swoich kandydatów do Sejmu i Senatu z okręgu płocko-ciechanowskiego. Osoby na liście to osoby z dużym dorobkiem zawodowym, osobistym. To są kandydaci, którzy na pewno będą skutecznie potrafili reprezentować region płocko-ciechanowski. Listę 20 kandydatów otwiera sam prezes PSL Waldemar Pawlak. Drugie miejsce przypadło posłowi i ciechanowskiemu lekarzowi Aleksandrowi Soplińskiemu, trzecie staroście płockiemu Piotrowi Zgorzelskiemu. Na liście jest 9 kobiet, m.in. Wiesława Krawczyk, dyrektor sanepidu w Ciechanowie, czy Katarzyna Góralska, mazowiecki wicekurator oświaty. Ponadto wśród kandydatów znalazł się Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full. Jak ocenił kandydatów starosta Płocki, są to ludzie miejscowi z sąsiedztwa. Nie ma tutaj spadochroniarzy, których na innych listach wyborczych znajdziecie Państwo wielu, ale wszyscy kandydaci w większym lub mniejszym stopniu także mieli do czynienia z samorządami, bo uważamy, że samorządowcy dobrze mogą służyć Polsce także w parlamencie. Jak zapowiedział Pawlak, dla PSL w nadchodzących wyborach ważne będzie uzyskanie wyniku zbliżonego do osiągniętego w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, czyli około 15-16% poparcia. Chcę podkreślić, że bardzo nam zależy na tym, żeby wykorzystać kompetencje tych ludzi, którzy w pracy samorządowej pokazali, że są skuteczni, sprawni i zaradni. Teraz w tej pracy parlamentarnej, sejmowej i senackiej, bo jeżeli ktoś potrafi działać w skali mniejszej, lokalnej, powiatowej czy wojewódzkiej, to będzie na pewno skutecznym w działalności parlamentarnej i mogę powiedzieć, że z perspektywy wielu lat doświadczeń, tych 20 lat transformacji, ci, którzy mają tą szkołę samorządową, są najskuteczniejsi w tych pracach parlamentarnych. Wicepremier podkreślił, że w kampanii PSL chce pokazać, że polityka może być dobra i merytoryczna. Mamy kilka tych elementarnych wymiarów bezpieczeństwa, to znaczy bezpieczeństwo społeczne, a więc dobra praca dla każdego, bezpieczeństwo żywnościowe, to jest zdrowa żywność. Po wydarzeniach w Niemczech widać wyraźnie, jakie są problemy, jeżeli dochodzi do kłopotów na rynku żywnościowym. Mamy bezpieczeństwo środowiskowe, to jest nie tylko ochrona klimatu, ale warunki, w jakich żyjemy i coraz częściej ludzie wybierają możliwość zamieszkania w przestrzeni, w takim bliskim kontakcie z naturą. Dalej bezpieczeństwo egzystencjalne, gospodarcze, potem bezpieczeństwo w tym bardzo szerokim rozumieniu takim państwowym. Tu bardzo istotne jest też określenie pozycji Polski jako kraju, który jest reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej.